Wyjdźcie, ludzie, wyjdźcie, wyjdźcie do innych, zobaczcie, jaki ten świat jest piękny. Tak, ta nowa kontuzja się odzywa, musiał dłużej iść, no bo do kuśtyka, chociaż miał na jednej nodze skakać, to pójdę. Z nogą jest coraz gorzej. Mam podejrzenie, że mam naderwane ścięgno. Jak źle postawię, to jest ból taki, jakby mi ktoś chciał mięsień od kości oderwać. Nie mogłem tego nie nagrać. Nic tego nisowego. Masz szlak i on jest przegrodzony siatką. Mucha już mi prawie wlazła do, tudzież jakieś inne badziewie do ucha. Już myślałem, że mam za sobą niedźwiedzie i całą resztę. Dwa przeżyłem, może przeżyję trzeciego. Mam nadzieję, że będę sam bez jakichś dźwiedzi i innych hipopotamów. Miejscowości tej zapomnieć się nie da. Korytniki, słuchajcie, korytniki, zapraszam do sklepu. Skrócę wam całą historię. Wchodzę do pierwszego domu, żeby poprosić o wodę. I w tym momencie z kranówy. Oprócz wody z normalnie butelkowanej sklepowej, dostaję kawałek sernika. Wcinam sernik i okazuje się, że nie zabieram kijków. W rozmowie z dobroczyńcą od wody i sernika wspominam, że idę do sklepu zrobić zakupy. I w tym momencie telefon do sklepu, że zostawiłem kijki. Wracam się po kijki. Plecaka i resztę bałaganu pilnuje mi już miejscowa ekipa. W oknie widzę, że kijki są postawione przy słupku, ale pilnowane z okna przez, jak się domyślam, żonę pana, który dał mi wodę i ciasto i zapewne osoby, która to ciasto piekła. Dziękuję, bez względu na to, czy kiedykolwiek ta pani mnie obejrzy, czy nie. I zobaczy ten materiał. Wracam z kijkami, a pani ze sklepu proponuje mi kawę. No, niegrzecznie co najmniej byłoby odmówić kawy, chociaż przyznam się wam w tajemnicy, że kawy to raczej pić nie będę, a rozpuszczalnej to już nie piłem bardzo dawno. Ale nie zmienia to faktu. Zmienię rękę, bo długo mówię, a mam kijki, to dobrze. Słuchajcie, tak to będzie lipa. Dobra, tak spróbujemy. Nie zmienia to faktu, że napiłem się kawkę, to było bardzo uprzejme, bardzo miłe. No i potem całe zamieszanie na temat wieku. Powiem wam szczerze, no tak trochę specjalnie sprowokowałem tę sytuację, bo po pierwsze, wy też na pewno chcecie mieć pewność, że jestem 51-latkiem, a nie 80-latkiem, albo 20-latkiem, tudzież 30-latkiem, bądź 40-latkiem. I ten materiał rozwieje wszelkie wątpliwości. Wycenili mnie na jakieś 30 lat, do 35. No dobrze, no w każdym razie kawkę wypiłem. Pani bardzo nie chciała, żeby pokazywać jej twarz, także nic takiego nie będzie. Ja dalej maszeruję, najedzony. Jogurtu już nie zmieściłem, ale wrzuciłem go głęboko w plecak. Był z lodówki, także pamiętajcie, że jeżeli oburzycie, pewnie już to wiesz, że jeżeli oburzysz zimną rzecz ręcznikami bądź czymkolwiek, co izoluje od ciepła, to ta rzecz będzie duża zimna. Tak samo, jakby była duża ciepła. No dobra, ja śmigam dalej. Pełen energii. Miłe wspomnienia. Do przejścia niedługa trasa. Dzień po prostu zaczął się fantastycznie. Mijam tartak. Jakieś duże przedsiębiorstwo. Zobaczcie, jaka kłoda drewna. Z drugiej strony piękny widok, który się panom znudził. Ekstra tło na fotkę, także nie omieszkam zrobić. No i jeszcze tradycyjnie sprawdzian kamery. Słuchajcie, jest fajne ujęcie. Szkoda tego nie wykorzystać. No i już. Ciekawe miejsce, moim zdaniem. Ciekawe jest, na czym oko zawiesić.
jest cieplutko. 30 stopni w cieniu. Na odsłoniętym terenie dość mocno to można odczuć. Liczę niedługo na jakiś cień. Nie myślimy o upale. Nie myślimy o pocie, który płynie wszędzie. Maszerujemy sobie dalej. Ładny rumianek, naprawdę aż czuć zapach. Szlak idzie prosto, tam widzicie Krasice 26, Perła Sanu. Kam się udamy, pokażę wam biwak, na który zresztą idziemy na tym kempingu. Tak naprawdę zatrzymam się, chyba że nie będzie wody pitnej. Sytuacja wygląda następująco. Kemping Perła Sanu jest nieczynny. Tak, tak, tenowa kontuzja się odzywa. Kwestia zostania tutaj na cały dzień troszeczkę mija się z celem i nie ma sensu, nawet zobacz. Akurat tutaj w tym miejscu, gdzie mógłbym wejść do wody, się wykąpać, tudzież przepukać chociaż wczorajsze żonglizny, skarpety, bokserki, koszulkę, no nie wchodzi w grę, dlatego że akurat jest taka zatoka, tworzy się wir i ten cały syf z rzeki zbiera się tutaj. Zresztą rzeka nie jest specjalnie czysta, dlatego może znajdę jakieś inne miejsce, gdzie będę mógł się wyprać, a jak nie, no to pójdę dalej, gdzieś tam jeszcze pewnie będę przecinał, mam nadzieję, jakieś strumyki. Tragedii nie ma, będę szedł przez jakieś miasteczko, zrobię trochę większy zapas. I no co, no nawet jakbym miał doszłapać, słuchaj, jeszcze z 5 km, a zaraz powiem dlaczego 5, a nie więcej, no to doszłapię. Otóż dzisiaj, wczoraj troszeczkę doskwirało mi, nie wiem, jakieś ścięgno napiszczeli, może coś innego, a dzisiaj pojawiła mi się tutaj gula, tylko tak za bardzo nie widać, ale mam sporą opuchliznę. I tak naprawdę w momencie, kiedy się stawia nogę, czuję taki przeszywający ból. Martwi mnie to jeszcze dodatkowo, bo dzisiaj, o, żeby nie czuć dziur po odciskach, wziąłem sobie dość silny środek przeciwbólowy. Jeżeli ten środek teraz nie pomaga, a powinien działać jeszcze o tej porze, no to może oznaczać, że kontuzja jest dużo większa niż podejrzewam. A to z kolei znowu wpływa na to, że jeżeli mam kuśtykać te pozostałe 82 km, no to zajmie to więcej czasu, będę musiał dłużej iść, no bo nie kuśtykam, chociaż miał kurczę na jednej nodze skakać, to pójdę, nie odpuszczę, przynajmniej tak takie mam teraz zaparcie. No właśnie, to jest właśnie to, że ból jest dość dotkliwy. Sorry, że to jest efekty dźwiękowe, ale naprawdę daje radę. No nic, takie są standardy szlaku. I teraz właśnie nie wiem, czy poprzednia kontuzja to już całkiem zniknęła, czy znowu na zasadzie, że coś boli bardziej, to tamtego nie czuję. Ale faktem jest, że nie czuję. Jest to ta sama noga. Dobra, muszę zacząć oszczędzać baterię. Miałem nadzieję tu się podładować, ale w gniazdku na zewnątrz nie było prądu, a osoby, które mogłyby mi pomóc, już wychodzą. I co? I nie, no jakąś perspektywę znajdę noclegu, coś wymyślę. Dla mnie teraz najważniejsze jest wyprać ciuchy, samemu się wykąpać, bo już za chwilę będę wyglądał tak jak... O, tutaj widzisz te plamy, pewnie tak samo ładnie pachną. Pokażę ci je. Widzisz? Co za urokliwe miejsce. Pięknie, co? Welcome to summer. No dobra. Powiedziałem, zrobiłem, posmarowałem się maścią, może mi ten ból troszkę minie. Wiem już na pewno, że nie mogę forsować nogi, bo się dorobię. Także poczekam jeszcze, aż minie ten największy upał. Pójdę pewnie tam dalej, bo tu nie ma gdzie się rozbić, rozwiesić hamaka. Większość to jest taki teren poodgradzany. I generalnie pewnie wyruszę dalej w drogę. Niech ci nie zmyli mój głos. Jestem po prostu troszkę rozleniwiony, bo
jak się zatrzymasz i poodpoczywasz, to tak masz, ale nastawienie bojowe i tak się, wiesz, zastanawiam, fajnie by było, jakbym się mógł dostać na drugą stronę, tam jest nurt, ta rzeka jest na pewno sympatyczniejsza, a ja bym chętnie wziął sobie tutaj kąpiel. Plus jest taki, że widzę, że pływa dużo na rybku, a to oznacza, że no, woda pomimo tego, że no, jest mętna i pewnie jakoś tam biologicznie trochę zanieczyszczona, to chemicznie musi być dobra, bo nie byłoby tyle tych pływających smyków. Żegnam się z Peru Sanu. Idę dalej. O, może gdzieś tam u góry jeszcze spotkam właściciela, ale szczerze mówiąc, 2 km stąd, 2,5, jest wiata gdzieś w zalesionym terenie. A przechodząc przez miejscowość, mogę w razie czego zrobić jakieś zakupy, kupić prowiant, bo nie wiem, o czym myślałem, ale może wtedy jeszcze myślałem, że pójdę dalej. Nie bardzo mam na dzisiejszy dzień zapas. Znaczy mam zapasy, ale niosę kolację na dzisiaj, na jutro. Wysokokaloryczną, więc chciałbym to zostawić, ale. Jak trzeba będzie, to wykorzystamy. Także posmarowałem cudowną maścią bolące miejsce i ścięgno. Jest lepiej, działa. Nie będę się spieszył, nie chcę pogłębiać tej kontuzji. A to, że nie boli, to nie znaczy, że tak się nie dzieje. Więc zasuwam to chyba krasiczym. Idę, zrobię jakieś zakupy. I wtedy przy wiacie, przy sanie, mam nadzieję, będzie tam normalna woda, normalny nurt. Zrobię, przepłuczę sobie to, co mam do przepłukania. Jak będzie możliwość, to się troszeczkę sam wykąpię. A jak nie, no to będę szukał innych wariantów. One są, czekają na mnie. I tyle. Także śmigamy dalej. Jak poczekasz chwilkę, to zaraz się dowiesz, jak to się wszystko skończyło. I w którym miejscu znajdziemy się dzisiaj. Tak prezentuje się obecnie Perła Sanu. Terenu za bardzo nie poznałem. Szedłem tylko tutaj do tego domku, ale nie było właściciela, więc dyrekcja dalej. Co cię nie zabije, to cię zniszczy. Tutaj jest recepcja, domek recepcji, obecnie zajmowany przez wolontariuszy. Także teraz oni tutaj urzędują. Jest i piesek, który pilnuje całego bałaganu. Cześć, piesek. Hał, hał. Nie hał, hał. No dobra. No to tak. Generalnie nie ma tego złego, co by się nie mogło pogorszyć. Ale jestem dobrej myśli. Mam tylko nadzieję, że te chmurki to się chwilę utrzymają. Aczkolwiek pewnie to dobra pasa, kiedy jak tylko wyszedłem z cienia, to pojawiła się chmura, się skończyła. Aczkolwiek może znowu jakiś faksik wyślę i załatwię ten temat. Dobra, szoruję. Najprawdopodobniej widzimy się w wiacie nad Sanem po drugiej stronie brzegu, za tą miejscowością, przez którą będę szedł. Kolejny most i kolejna okazja do testu super zaawansowanego sprzętu. Trwają prace na moście. Płaczam, wysięgnik. Most wiszący, przyjemnie się chwieje. Ucieka spod nóg, tak naprawdę. Zdarzyć się może wszystko. Za mostem jest wiatka obiecująca, ale znowu nie ma dostępu do wody. Tak w kółko, także czuję, że grania znowu nie zrobię. Dobra, teraz obejrzymy sobie to w panoramie. Jedzie samochód, więc muszę zejść na bok. Thank you.
idziemy do wiaty. Usiądziemy chwilkę i zaplanujemy co dalej, bo niestety do wody dostępu nie ma. Prania nie będzie, chłodzenia nie będzie. Żebyś miał świadomość, jak wysoko jesteśmy, możesz zobaczyć coś takiego. O! I tutaj lądujemy. Jogurcik wyciągnięty z plecaka, zimny. Czyli to jest dowód, że jednak jak się go dobrze tam włoży między rzeczy, to ta temperatura tak szybko się nie zmienia. Wiata jak wiata, niestety bez dostępu do wody, także nie będzie możliwości przepłukania ubrań w sanie. Nie wiem, czy było to słychać, jak nagrywałem z dużej wysokości most, więc powtarzam, na tym koniec, śmigamy dalej. Zobacz, przez przypadek znalazłem leniwie płynący strumyk, teraz go tam się dostać. Sądzę, że sobie to jakoś poradzę. Także plan mam nadzieję wykonać. No niestety z nogą jest coraz gorzej. Mam podejrzenie, że mam naderwane ścięgno. To na piszczeli. Na razie się wróć. Powoli się przemieszczam. Mamy strumień. Czego więcej trzeba? Nie będę długo nagrywał, dlatego że jak wiesz, mam sobą baterię, ale robimy tu przerwę. Żegnamy to urocze miejsce. Plan wykonany po maksimum. Pranie zrobione. Ja umyty. Świeżutki jak niemowlak. Odszedłem trochę w bok. Się rozłożyłem. Szedłem przez ten potok, ale teraz się przebiję przez trawę. Dlatego, że już się ubrałem. Nie chcę tam w eksponowanym miejscu się ubierać. Tym bardziej, że trochę jęczę i syczę. Na bolące miejsce. Pewnie całkowicie bez sensu, ale naciągnąłem podwójnie złożony komin. Zrobiłem go w taką ósemkę. Mam nadzieję, że może jakoś przytrzyma trochę to ścięgno. Nie będzie aż tak go obciążać. No, jak nie spróbuję, to nie zobaczę. W każdym razie szukam rozwiązania. Idziemy godzinę na kilometr. Kilometr na godzinę. Jeżeli kontuzja, tutaj wiązanie na piszczeli, no to taka moja diagnoza, myślę, że się dużo nie mylę, się utrzyma, no to co? Zdejmuję buta i zapierdzielam w klapku. Samo się zepsuło, niech samo się naprawi. Jedna się wyleczyła, no to druga też. Ma szansę do czwartku. Nastrój bojowy, zbieram klamoty, wkładam rzeczy, żeby się wysuszyły. Niestety bluzeczka, o ile technicznie nie jest najgorsza, dobrze odprowadza pot i radzi sobie z bakteriami, czyli po prostu nie tak szybko śmierdzi, no to farbuję. Farbuję, bardzo farbuję. Mam zafarbowane spodnie z tyłu. To dlatego, że moczyłem ją w wodzie, jak miałem taką okazję. Wiesz, o co chodzi, włączyłem klimatyzację. Także, no niestety, lekki przypał. To tyle. Dużo nie gadam, bo prąd się kończy. Właśnie szczeka na mnie jakieś zwierzę. Podejrzewam, że to jeleń. No ale idę. Przecież nie zawrócę przez wkurzonego jelenia. Wiemy, że mi się warczą inaczej. A przed chwilą go stąd wypłoszyłem. No dobra, schował się. I krzyczy cwaniak, także idziemy. Pokażę ci to, bo nie uwierzysz. Tak prowadzi szlak. Super, to jest właśnie to, na co czekałem. Mam nadzieję, że przebijania się przez trawę, przechodzenia przez płoty, wchodzenia na zakazy będzie jak najwięcej. Ja tego właśnie od tego szlaku oczekuję i na to liczę. Oczywiście bateria, jak zwykle w najmniej odpowiednim momencie, się wyczerpuje, ale tak jest zawsze. O dziwo, moczenie w zimnej wodzie, takie półgodzinne, i opaska, którą założyłem z komina, to się baw teraz tak ładnie nazywa,
no powoduje, że na razie idę. Idę i nie krzyczę. A jak dochodziłem do strumyka, to powiem szczerze, kulałem, ciągnąłem nogę za nogą. Gdybym nie zdecydował się na zejście do potoku, na pranie i na... Nie wpadłbym na pomysł z kominem, nie wiem co pomogło. No i oczywiście moczenie nogi, bo to zawsze pomaga. No to byłoby źle. A teraz na razie jest i tej wersji się będę trzymał. Nie mogłem tego nie nagrać. Choćbym potem miał cholera korbką kręcić. No to zobacz. To, o czym wszyscy mówią, że nic z tego niesłego. Masz szlak i on jest, słuchaj, przegrodzony siatką. Pokażę to i wyłączam kamerę, bo nie mam baterii. Po prostu perełka, szlak naprawdę dziki. To jest ten szlak, który chcesz zobaczyć, który chcesz przejść. Ale jest moc, naprawdę jest moc. Fajna energetyka. Aha, coś mnie chce zjeść, jak zawsze. Jedyny teraz mankament mam, to mnie atakują i spadają na mnie, jak to one się nazywają, te kleszcze jelenie. A ja nie mogę szybko iść ze względu na kontuzję, która i tak naprawdę uległa ogromnej zmianie. Nie wiem, czuję, że uciśnięcie tego ścięgna i tego miejsca, gdzie najbardziej bolało, tym buffem, kominem, to był bardzo dobry pomysł. Ten odcinek widać, że jest rzadko wyczęszczany, ale świeżo malowane znaki. To naprawdę fajnie, znaczy, że ktoś tutaj zadziałał i dzięki osobom odpowiedzialnym za to, że ten szlak oznaczyły, naprawdę wielki szacun, super. Ciekawy jestem, czy może ktoś przede mną idzie, w tym sensie, że doczekaliśmy się czasu, kiedy ktoś ten szlak znakuje, ale to powiem wam wszystko. Martwię się oczywiście, że nie nagram tego wszystkiego, co bym chciał. No ale tak to jest. Tak to jest, jak popełnia się pewne błędy. A jaki ja błąd popełniłem? Siedziałem sobie, kurna, na kawusi. Jadłem śniadanko, śmiałem się z ludźmi. Trzeba było poprosić, żeby powerbank był w tym czasie na ładowaniu. I byłoby miodzio. A tak miodzio nie jest. No ale nic. To jest właśnie to, co lubię najbardziej. Uczę się, uczę się, uczę się. I ty też się uczysz, tak? Razem ze mną. Dlatego staraj się przekuć swoje niepowodzenia i błędy na późniejsze sukcesy. Ja tak będę robił. Idę dokładnie po wyznaczonym szlaku. Nie zbaczam. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Słuchaj, nie czekałem dłużej. Mam tą moskitierę osobistą. Mucha już mi prawie wlazła do, tudzież jakieś inne badziewie do ucha. Także założyłem. Jadę. Po to ona jest. Sprzedawała się jako poduszka, teraz się przyda jako moskitiera. W domku z tyłu wszedłem poprosić o trochę prądu, bo generalnie zostało mi 15%. Kuleję na tą nogę. Jak źle postawię, to jest ból taki, jakby mi ktoś chciał mięsień od kości oderwać. I zostałbym bez prądu w lesie. No i przy okazji, słuchajcie, zjadłem pyszny gulasz, tak a la strogonow. Z chlebkiem popiłem pysznej wody. No rewelacja, wspaniali ludzie. To jest jakby kolejny dowód na to, że jesteśmy gościnną nacją. Znowu nowa energia, już abstrahując od tego strogonowa, to po prostu wyjdźcie, ludzie, wyjdźcie, wyjdźcie do innych, zobaczcie, jaki ten świat jest piękny. Już myślałem, że mam za sobą niedźwiedzie i całą resztę, a tu zobaczcie. Ostoja niedźwiedzia, niebezpieczeństwo spotkania. Nieźle, co? W mordę nożem, znowu będę za kupami się patrzył. No ale nic. Taki to już mój los. Szoruję, szoruję. Dzisiaj bez kolacji, bo kolację zjadłem. Takie dobre jedzenie, słuchajcie, tacy wspaniali ludzie. To jest naprawdę budujące. Także dzisiaj kuśtykam. Nie wiem, no jeszcze z godzinę.
Jakby nie ta informacja o tych niedźwiedziach, to bym w ogóle był wyluzowany, a tak... A tak nie będę. No ale dobra. Dwa przeżyłem. Może przeżyję trzeciego. Kończę. Mam 35% baterii. Tyle się udało podładować. Jak przyjdę na biwak, zrobię sobie spanko, to telefon wyłączam w ogóle. Źle zrobiłem, że nie zrobiłem tego wczoraj, ale przecież byłem pewien, że na tej perle Sanu to będzie po prostu tam super, chruper, fajnie i powerbank będzie full i telefon i ja i bar i jeszcze nie wiem, co ja sobie myślałem. No, tyle sobie myślałem. To by było na tyle, jeżeli chodzi o myślenie. To tyle, ale pięknie na lipie pszczółki bzykają. To jest właśnie Jarek, idzie z Rzeszowa. Widać, że zaczął jeszcze popyla, także nie zrobiłem fotki, zapomniałem. Ale generalnie fajny chłopak. A my, słuchajcie, idziemy na skałę. Z Jarkiem się rozmawiałem, że nie widział żadnych odchodów niedźwiedzich, także może nie będzie tak źle, może nas nie zeżrą. Nie włączam na długo telefonu, wiesz dlaczego. A teraz jeszcze kawałek, zostało może z kilometr, dwa. Mam nadzieję, że na tej skale się uda jakoś normalnie przytulić, słuchaj, bo no, dalej tak nie będę szedł. Dobra, dzisiaj będziemy spać tutaj, tylko trzeba odpowiednie drzewa znaleźć. Mam nadzieję, że się uda. Co się ma nie udać, jak się uda? I tyle, dalej nie maszeruję. Już mnie wszystko boli. Mam nadzieję, że będę sam bez jakichś dźwiedzi innych hipopotamów. Dziękuję za obejrzenie całego odcinka. Jeśli spodobał Ci się materiał, to poproszę koniecznie łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. No i oczywiście proszę o komentarz. To właśnie dzięki Tobie większa liczba widzów będzie mogła zapoznać się z tym materiałem. Już teraz zapraszam na kolejny odcinek, kolejny dzień i kolejne przygody. Do zobaczenia.